strzelaj, prędzej strzela! Jest! Kronika sportowa. Przed mikrofonem Rafał Bała, zapraszam na sportowe podsumowanie środy. Polskie siatkarki rozpoczęły sezon reprezentacyjny od zwycięstwa. Dziś rozegrały w Radomiu towarzyski mecz z Francuzkami. Zwyciężyły 3-0, a następnie trenerzy zdecydowali, że odbędzie się jeszcze jeden set. Ten Polki również wygrały. 5 bloków na rywalkach zaliczyła Kamila Witkowska, która zdaje sobie sprawę, że to dopiero początek trudnego sezonu. Każdy mecz sparingowy daje nam coś dodatkowego i na pewno bardzo dużo materiału do tego, żebyśmy mogli popracować nad tym, co gdzieś tam nam szwankuje. Ale prawda jest taka, że my w tym składzie, w którym jesteśmy dopiero od 2 dni i tych treningów też nie było za dużo. Więc tym bardziej cieszy wynik, jaki jest. 4-0 wygrywamy z Francją. Może przeciwnik nie jest tak bardzo wymagający, ale z takimi przeciwnikami też trzeba wygrać. I pokazałyśmy, że mimo tego, że gdzieś tam jeszcze nam wpadają piłki, które nie powinny wpaść, to i tak jakby wygrywamy 4-0 i to cieszy. Część z nas miała kilka dni wolnego, część przyjechała prawie że z klubu, także myślę, że to zmęczenie na pewno będzie gdzieś tam widoczne, ale miejmy nadzieję, że wszystko będzie tak fajnie tutaj zorganizowane. Mamy dobry sztab szkoleniowy, że połączy nam trochę regeneracji z wyzwaniem, które mamy przed sobą, bo nie ukrywajmy, to turniej WNL wiąże się z tym, że jest bardzo dużo grania, bardzo dużo latania i te mecze są tak naprawdę dzień po dniu i na pewno ta forma będzie różna, będzie raz gorszy, raz lepszy mecz, ale mam nadzieję, że będziemy zdobywać w nich jak najwięcej punktów do rankingu, bo o które nam bardzo, bardzo zależy. Wiemy, jaki mamy cel w tym sezonie. Chcemy się zakwalifikować na Igrzyska Olimpijskie. To na pewno jest dla każdego marzeniem, żeby właśnie tam się znaleźć. No a wszystko jest w naszych rękach i w nogach. Mam nadzieję przede wszystkim, że nam dopisze zdrowie, bo sporo tych kontuzji w poprzednim sezonie ligowym i kilka dziewczyn nam wypadło z kadry ze względu na problemy zdrowotne. Także mam nadzieję, że tylko się na tym zakończy i już w pełni zdrowe będziemy do dyspozycji i będziemy mogły ukrywać każde kolejne punkty. Jutro w Radomiu kolejny towarzyski mecz Polek z Francuzkami. A teraz Piotr Dąbrowski przeniesie nas na tenisowe korty. Środa na światowych kortach tenisowych obfitowała w spotkania z udziałem reprezentantek Polski. Jako pierwsza w meczu drugiej rundy turnieju w Strasburgu zaprezentowała się poznanianka Magda Linet. Polka rywalizowała z powracającą do wielkiego tenisa Rosjanką Anastazją Pawliczenkową. Ta postawiła 31-latce nadzwyczaj wymagające warunki i choć Polka walczyła dzielnie, to ostatecznie Rosjanka okazała się lepsza od Linet, wygrywając w 2 dość pewnych setach 6-3, 6-2. Przed poznanianką teraz szybkie przenosiny do Paryża, gdzie od przyszłego tygodnia będzie rywalizować w turnieju głównym Roland Garros. W eliminacjach do tego turnieju walczyła Maja Chwalińska. 21-latka w drugiej rundzie kwalifikacji mierzyła się z Rosjanką Marią Timofiejewą. Maja świetnie weszła w to spotkanie, ale później rywalka zmieniła nieco styl gry i zaczęła mieć coraz więcej do powiedzenia. Choć Maja grała ciekawy i piękny dla oka tenis, to przegrała z po prostu lepszą tego dnia rywalką 6-1, 2-6, 1-6. Zdaniem menadżera Polki i trenera tenisa Piotra Szczypki było to naprawdę wymagające spotkanie dla Chwalińskiej. Szkoda po tym pierwszym secie, który był perfekcyjnie zagrany przez Maję. Rosjanka w ogóle w meczu nie istniała. Nie potrafiła w ogóle uderzyć piłki. Przez to, że Maja bardzo dobrze mieszała, długie piłki grała. Także wydawało się, że wszystko jest pod kontrolą i odniesie to drugie zwycięstwo. Niestety Rosjanka wzięła przerwę i w drugim secie zaczęła grać dużo mocniej, agresywniej. Piłki po prostu wchodziły w kort. Maja troszeczkę musiała się wycofać i popełniła więcej niewymuszonych błędów. No i niestety drugi set w drugą stronę. Trzeci set, szkoda, przy po 1 Maja nie wykorzystała 3 szans na break na 2-1, potem 40-15 i 4 piłki 1-3 i ciężko już było wrócić do tego seta. Jeszcze chwilę pozostańmy przy kobiecym tenisie. Tenisowa reprezentacja Polski pań poznała rywalki w turnieju finałowym Billie Jean King Cup. Podopieczny trenera Dawida Celta zmierzą się w grupie C z Kanadą i Hiszpanią. Tym samym ciekawie wyglądać będzie rywalizacja liderki światowego rankingu Igi Świątek i czołowej tenisistki świata Magdy Linet z Paulą Badosą czy Bianką Andreescu. Z pewnością będą to interesujące spotkania. Ale jak zauważa były trener Angeliki Kerber czy Marty Domachowskiej Paweł Ostrowski, to właśnie reprezentacja Polski będzie faworytem tej grupy. Oczywiście jest to grupa wyrównana i tutaj się wszystko może wydarzyć. Natomiast niewątpliwie trzeba przyznać, że no mamy ten atut w postaci Igi. Tylko pytanie właśnie, cały czas być liderką, cały czas dźwigać na barkach rzemię właśnie tej faworytki, to też nie jest łatwe. Badosa też umie grać, umówmy się, i u Kanadyjek tak samo. Mam nadzieję, że po
prostu Iga będzie w stanie udźwignąć to brzemię bycia faworytką i liderką naszego zespołu. Jeżeli tylko to udźwignie, to myślę, że reszta zespołu się po prostu dostosuje i pomoże Idze i dlatego wydaje mi się, że jednak mimo wszystko jesteśmy faworytami. Biało-czerwone wystąpią w imprezie dzięki tzw. dzikiej karcie otrzymanej z rąk ITF. Turniej finałowy odbędzie się w Sewilli w dniach 7-12 listopada. Włoch Alberto Danese po długim finiszu z peletonu wygrał 17 etap kolarskiego wyścigu Giro d'Italia. Jego rodak Jonathan Milan był drugi, a Australijczyk Michael Matthews trzeci. Brytyjczyk Geraint Thomas zachował koszulkę lidera. Marta Lach zajęła czwarte miejsce na drugim etapie kolarskiego wyścigu dookoła Turyngii. Rywalizację ze startem i metą w Gerze wygrała Holenderka Misha Bredewold, która została liderką. A na Węgrzech rozpoczął się Orlen Wyścig Narodów. Wyścig kolarzy przyszłości, tych do 23 roku życia. Wyjątkowy, bo pięciodniowy, prowadzący przez trzy kraje. O pierwszym dniu rywalizacji Włodzimierz Rezner i Andrzej Grabowski. Dzień miłej polskiej niespodzianki, bo raczej nie spodziewaliśmy się zawrotnych polskich wyników. A tu proszę na powitanie z Orlen Wyścigiem Narodów Michał Żelazowski, drugi na etapie. Wygrał zaś i pierwszym liderem został Duńczyk Nikolaj Mengel. Zaczęliśmy w Kapożwarze, kończyliśmy nad słonecznym i upalnym Balatonem. Trzyosobowa czołówka, w niej biało-czerwona koszulka Michała Żelazowskiego do spółki z Duńczykiem Mengelem i Amerykaninem Kesslerem. Uciekali bardzo szybko, współpracowali sprawnie, a do tego mieli nieco szczęścia, bo pojawiła się ciuchcia. Razem z Kacprem Gierykiem mieliśmy zadanie zabierać się w odjazdy. We dwójkę byliśmy w tym pierwszym, no i tam właśnie ten harmider, który spowodowała ta neutralizacja ze względu na przejazd pociągu, on tak naprawdę sprawił, że ta ucieczka się zawiązała, ta końcowa, trzyosobowa. No już Kacper się tam nie znalazł, także myślę, że zadania, które zostały wyznaczone na odprawie, zostały zrealizowane prawie idealnie. Abstrahując, przewaga rosła i rosła. W pewnym momencie wiedzieli już, że to będzie ich dzień. Dziś około 60 km do mety. Zobaczyłem, że ta przewaga gdzieś oscyluje w granicach 6-7 minut, a peleton nie zaczyna nadrabiać. Pod koniec ta przewaga była zbyt duża, żeby nas dogonili. I gdyby tylko Michał miał nieco więcej sił, to może dogoniłby Duńczyka, który zaatakował 2 km przed metą. Miałem ciężkie chwile, tu już bardziej sercem jechałem, ten orzełek na piersi dodawał mi sił i z Amerykaninem oczywiście próbowaliśmy go dogonić, ale był dzisiaj za mocny. Nie przegrzaliście się trochę, bo ten klimat Balatonu jednak jest dość ciężki do jazdy i funkcjonowania. No tak, w szczególności po ostatnim miesiącu spędzonym na treningach w deszczu i 10 stopniach, także było to trochę szok, ale też wiadomo, do takich temperatur przygotowywaliśmy się wcześniej, widzieliśmy jakie są prognozy, więc cieplej gdzieś tam ubrać się na trening i takie zabiegi były robione, także nie był to aż taki szok, jak może się wydawać. Szczęście Żelazowskiego, pech innych Polaków, bo w peletonie 1,5 km przed metą doszło do kraksy, a po niej w tym peletonie utrzymali się jeszcze tylko czterej nasi. Co się wydarzyło, relacjonuje jeden z naszych kolarzy, Marek Kapela. Gdzieś mniej więcej w drugim, trzecim rzędzie ktoś się położył, czterech Polaków nas leżało. Na szczęście nikomu nie stało się nic poważnego, no ale przekreśliło to szanse na dobry finisz z grupy. A ustawienie i dyspozycje były na pewno dobre i obiecujące. Przed nami jeszcze 4 dni wyścigu, jutro będziemy na Węgrzech, mówi Przemysław Niemiec, który dobrze zna trasę po węgierskich szosach. Sam byłem zaskoczony, jak tu przyjechałem pierwszy raz, no bo wydawało mi się, że Węgry, płaski kraj, mają Balaton i tyle. A tu jednak zostałem zaskoczony, mile zaskoczony, bo naprawdę mają fajne podjazdy i to są podjazdy długie, szerokie drogi, podjazdy nawet i po 10 km. Co prawda nie jakieś tam bardzo strome, no ale takie 5-6%, no i ciągnące się. Także podjazdów jutro na etapie do Satwanu, do Buchsenfeld nie zabraknie. W sumie mamy ponad 2000 metrów przewyższenia. No i meta prowadząca jutro pod górę. Tylko pytanie, czy Michał Żelazowski pozostanie wiceliderem. Do lidera stracił dziś ponad pół minuty nad peletonem, wypracował blisko minutę przewagi. Mamy tą zaliczkę nad peletonem. Niedużo z tego, co widziałem na mecie. Także niewiele to myślę, że wnosi pod kątem kolejnych ciężkich etapów, ponieważ taka ucieczka jest to oczywiście olbrzymi koszt dla organizmu, także teraz kluczowym będzie dobrze się zregenerować i zobaczymy, co przyniosą kolejne dni. Na razie trzeba się cieszyć tym pierwszym udanym, także zobaczymy, co będzie dalej. Przypomnę, że Polskie Radio jest patronem medialnym Orlem Wyścigu Narodów i zbliżającego się Tour de Pologne. Kronika sportowa. W Durbanie na południu Afryki trwają Mistrzostwa Świata w tenisie stołowym. Już bez Polaków. Biało-czerwoni odpadli na wczesnym etapie rozgrywek. Krzysztof Kuzak pokusił się o podsumowanie ich występu.
Druga runda singla Macieja Kubika i Anny Węgrzyn. 1/8 finału debla Samuela Kulczyckiego i Macieja Kubika. Druga runda mixta Natalii Bajor i Marka Badowskiego. Polacy wczoraj zakończyli udział w Mistrzostwach Świata. Na pewno więcej spodziewaliśmy się po występach doświadczonych Natalii Bajor i Jakuba Dyjasa w grach pojedynczych, ale oboje trafili na wymagających rywali już w pierwszej rundzie. Optymizmem napawa postawa niedawnych juniorów i młodzieżowców Kubika i Kulczyckiego. Tak występy w Durbanie biało-czerwonych podsumowuje dyrektor sportowy Polskiego Związku Tenisa Stołowego Stefan Dryszel. Mnie dosyć zawsze pozostaje w kontekście tych gier, które mogły się ułożyć lepiej. Myślę tutaj szczególnie o Natalii Bajor. Myślę także o Kubiku, który prowadził już 2-0 w drugiej rundzie. Nie było jakichś takich spektakularnych zwycięstw, może za wyjątkiem tego zwycięskiego meczu grze deblowej naszych chłopaków kulczyckich. Kubik, którzy wyeliminowali Jakuba Dyjasa z Neutinkiem, no, tamta para zdecydowanie wyżej rozstawiona w tych zawodach i bardziej doświadczona, to przecież byli wicemistrzowie Europy z Warszawy z 2021 roku, więc tutaj na plus, no ale też zabrakło jakichś takich właśnie spektakularnych sukcesów, jakichś takich zwycięstw nad przeciwnikami z wyższym rankingiem, co przyniosło po prostu punkty do rankingu i poprawiliby zawodnicy i zawodniczki swój ranking światowy, który będzie też ważny w kontekście kwalifikacji do Igrzysk Olimpijskich w Paryżu. Faworyci, czyli Chińczycy, na razie nie zawodzą. Największa niespodzianka to porażka Dimitrija Owczarowa w 1/16 finału. Niemiec przegrał dziś z Chorwatem Tomislawem Puczarem 3-4. Zakończenie zawodów w niedzielę. W Portugalii rozpoczęły się Mistrzostwa Europy w piłce ręcznej plażowej. Pierwszego dnia zawodów reprezentantki Polski wygrały z Rumunkami 2-0 i uległy Chorwatkom 0-2. Oba spotkania podsumowuje Iwona Niedźwiedź, która kilka lat temu była czołową reprezentantką Polski w halowym szczypiorniaku. Bardzo fajnie się dla nas rozpoczęło to Euro 2-0 z Rumunią i wiedziałyśmy, że niezwykle istotny dla dalszego układu i w ogóle awansu do ćwierćfinału będzie mecz z Chorwacją. Tak naprawdę zabrakło nam jednego, dwóch punktów, żeby rozstrzygać to spotkanie w trzech setach. Wielka szkoda. Jutro musimy po prostu pokonać Hiszpanki 2-0, jeśli chcemy zagrać w ćwierćfinale tego turnieju. W rywalizacji mężczyzn Polacy ulegli Chorwatom 1-2 i przegrali z Norwegami również 1-2. Piłkarze Hajduka Split po raz 8 zdobyli Puchar Chorwacji. W finałowym spotkaniu w Rijece pokonali Sibenik 2-0. Natomiast drużyna AEK Ateny, której piłkarzem jest Damian Szymański, zdobyła Puchar Grecji. W finałowym meczu Volos pokonała 2-0 PAOK Saloniki, którego zawodnikiem jest Tomasz Kędzior. We Włoszech rozgrywany jest mecz finałowy Krajowego Pucharu. Pod koniec tego spotkania Fiorentina rywalizuje z Interem Mediolan i przegrywa 1-2. W angielskiej Premier League zaległy mecz 32. kolejki. Brighton gra z pewnym już tytułu mistrzowskiego Manchesterem City. Na razie mamy remis 1-1. W Hiszpanii 36. kolejka Primera División. Real Madrid wygrał z Rayo Vallecano 2-0, a Espanyol gra z Atletico Madryt i tutaj na razie jest 0-1. W tabeli prowadzi pewna już mistrzostwa Barcelona. Już w sobotę zakończenie rozgrywek w piłkarskiej ekstraklasie w naszym kraju. Znamy już mistrza Polski, to Raków Częstochowa. Wiemy, że spadają Miedź Legnica i Lechia Gdańsk. Ale pozostało jeszcze kilka pytań. Odpowiedź na nie poznamy podczas studia S13, w trakcie którego zaprezentujemy relacje ze wszystkich 9 stadionów. O możliwych scenariuszach na ostatnią kolejkę ekstraklasy Filip Jastrzębski. Najważniejsze będą wieści ze stadionów w Krakowie, Warszawie, Mielcu i Łodzi. To tam zagrają Wisła Płock, Śląsk Wrocław, Stal Mielec i Korona Kielce, czyli drużyny walczące o pozostanie w lidze. Jednej z nich ta sztuka się nie uda. Najmniejsze szanse na utrzymanie się w ekstraklasie ma Płocka Wisła, która nie dość, że musi wygrać z Krakowią, to jeszcze liczyć na korzystne wyniki na innych stadionach. Gramy dalej. Mówił trener Wisły Płock Marek Saganowski. 90 minut następne w Krakowie musimy udowodnić, że naprawdę chcemy zostać w ekstraklasie. Saganowski zadebiutował w roli trenera Wisły w niedzielę w przegranym w dramatycznych okolicznościach meczu z Rakowem Częstochowa. W sobotę zagra o pierwsze zwycięstwo, które dla płocczan może okazać się sukcesem na wagę złota. Rywalem Krakowia, grająca w kratkę i nieprzewidywalna. Chcemy ten sezon zamknąć
dobrym meczem i zwycięskim z Płockiem. Zapowiadał trener Krakowi Jacek Zieliński. Piłkarze Wisły Płock, gdy już postarają się o korzystny rezultat w Krakowie, będą interesować się wynikami w Warszawie i Łodzi. W stolicy miejscowa Legia podejmie Śląsk Wrocław, który pod wodzą Jacka Magiery nabrał wiatru w żagle i uwierzył, że utrzymanie się w Ekstraklasie jest możliwe. Jeśli jednak Wisła Płock zdobędzie 3 punkty, Śląsk będzie musiał wygrać przy Łazienkowskiej, by uniknąć spadku. Wierzy w to obrońca wrocławian Łukasz Bejger. Lechia pokazała, że można z Legią wygrać, więc do Warszawy też będziemy jechali po 3 punkty, a teraz niech się martwi Wisła Płock i w sumie Korona też. Piłkarze Korony będą się martwić wtedy, gdy usłyszą na przykład, że Śląsk Wrocław i Wisła Płock prowadzą w swoich meczach. Wówczas Beniaminek Skielc będzie musiał wygrać w Łodzi z Widzewem, by nie wrócić do pierwszej ligi. Presja spora, ale Kielczanie są do niej przyzwyczajeni, o czym mówił trener Korony Kamil Kuzera. Wiemy, w jakiej sytuacji znajdujemy się w tej rundzie od samego początku, także ta sytuacja nie jest nam obca. Co tydzień stajemy przed mega presją i mega wyzwaniami i musimy to zakończyć dobrym meczem i ja mocno wierzę w swój zespół, że ten cel, który założyliśmy, po prostu osiągniemy. Może się również wydarzyć tak, że Korona, Wisła i Śląsk się uratują, a spadnie Stal Mielec. To jednak scenariusz najmniej prawdopodobny, bo zakładający, że każda ze wspomnianych 3 drużyn wygra, a Stal przegra z Wartą Poznań. Tak czy inaczej, pewne zagrożenie ciąży nad drużyną Kamila Kieresia. Musimy mocną uwagę skupić teraz na takim mentalu drużyny, który będzie istotny w kontekście przygotowania do tego ostatniego kluczowego spotkania. Jedna z tych 4 drużyn dołączy do Miedzi Legnica i Lechii Gdańsk i pożegna się z Ekstraklasą. Emocje spodziewane są również w Poznaniu i Szczecinie, szczególnie jeśli Lech nie strzeli szybko gola w meczu z Jagiellonią Białystok, bo jeśli trzeci w tabeli Kolejosz nie wygra, może przeskoczyć go Pogoń Szczecin, która podejmie Radomiaka. Gra toczy się o brązowy medal i około 4 miliony złotych. Na pewno nic nie zmieni się na szczycie tabeli, gdzie dumnie prezentuje się pewny mistrzowskiego tytułu Raków Częstochowa. Zespół Marka Papszuna podejmie Zagłębie Lubin, które niedawno zapewniło sobie utrzymanie się w lidze. Drugie miejsce i wicemistrzostwo już na pewno dla Legii Warszawa. Na 5. miejscu sezon zakończy Piast Gliwice, który podejmie żegnającą się z Ekstraklasą Lechię Gdańsk. Na 6. lokatę, zajmowaną przez Górnik Zabrze, zaciera jeszcze ręce Warta Poznań. Z kolei 7. w tabeli drużynę z Poznania mogą jeszcze wyprzedzić Radomiak, Zagłębie Lubin i Krakowia. Wszystko rozstrzygnie się w sobotę. Przypominam, studio S13 w radiowej jedynce właśnie w sobotę od 18. Organizatorzy Igrzysk Olimpijskich w Paryżu poinformowali, że na rok i 2 miesiące przed ceremonią otwarcia sprzedali prawie 7 milionów z dostępnych 10 milionów biletów. Ogromnym zainteresowaniem cieszą się wejściówki na mecze piłki nożnej, triatlonu czy wspinaczki sportowej. Najwięcej biletów kupili kibice z Francji, Wielkiej Brytanii, Stanów Zjednoczonych, Niemiec i Holandii. Igrzyska rozpoczną się za ponad rok, 26 lipca. Rozpoczynaliśmy od siatkówki i siatkówką kończymy. Sezon ligowy za nami. Wczoraj odbyła się uroczysta gala. Podczas niej rozdano nagrody najlepszym siatkarkom i siatkarzom. Wśród kobiet wygrała Monika Fedusio z Budowlanych Łódź, a wśród mężczyzn zwyciężył Tomasz Fornal z Jastrzębskiego Węgla. Grzegorz Nowaczek rozmawiał z uznaną za odkrycie sezonu Dominiką Pierzchałą z BKS-u Bielsko-Biała. To był też dla Pani taki sezon wymarzony, czy można by było coś zrobić lepiej? Myślę, że na pewno można by coś było zrobić lepiej. Przede wszystkim może zakończyć go trochę lepiej, jakimś medalem. Ale myślę, że i tak to był dla nas bardzo wartościowy sezon, jako dla drużyny, jako dla mnie, dla zawodniczki. Przede wszystkim zebrałyśmy mnóstwo doświadczenia, które na pewno na późniejsze lata zaprocentuje i myślę, że skończymy z tym medalem. Właśnie, to jest takie największe marzenie, czy bardziej marzenie jest związane z inną drużyną, z drużyną narodową? Jak by Pani to oceniła? Na pewno są to dwie różne kwestie, jeśli chodzi o sukcesy z reprezentacją, a sukcesy klubowe. Na pewno obu się pragnie. Myślę, że gdzieś tam może troszkę wyżej są te sukcesy z reprezentacją. Wiadomo, reprezentowanie kraju, bycie wybranym do gdzieś tam tej grupy osób, które mogą reprezentować nasz kraj. Ale w klubie tak samo jest to, myślę, że podobnie wartościowe. Tak samo reprezentuje się drużynę, gra się przez cały sezon dla wspierających nas kibiców, więc myślę, że to też jest ważne. Sezon wspaniale się zakończył, tak dla Pani osobiście. Było też sporo trudnych momentów w tym sezonie? Bywały trudniejsze momenty, nie było takiego jakiegoś mocniejszego załamania, które bym gdzieś zapamiętała, które by zostało ze mną na dłużej. Wiadomo, mniejsze kontuzje, to jest normalne, zmęczenie sezonem było, myślę, że widoczne już na koniec, ale obeszło się bez takich złych sytuacji.
No właśnie, większość zawodników i zawodniczek też narzeka na zmęczenie sezonem, a tu zaraz zaczyna się sezon nowy, sezon reprezentacyjny. Trochę jest obaw z tym związanych? Obaw? Może niekoniecznie. Bardziej to jest taka ekscytacja. Ja zaczynam na razie z reprezentacją U21. Zaliczam się do tej reprezentacji. Przed nami Mistrzostwa Świata w Meksyku, kwalifikacje do Mistrzostw Europy. Także mamy o co grać. Postaramy się to zrobić. Czego życzyć na następny sezon? No skoro teraz za odkrycie, to następny sezon już chyba za najlepszą siatkarkę tylko zostaje nagroda. Najważniejsze, żeby sukcesy drużyny, klubu, to będzie najważniejsze, myślę, że a te indywidualne nagrody przychodzą z czasem i to są takie jeszcze po prostu milsze chwile zapieczętowane tymi z drużyną. No to życzę tych sukcesów z drużyną jak najwięcej. Super, dziękuję bardzo. Odkryciem sezonu w Ekstraklasie mężczyzn został libero AZS-u Olsztyn Kuba Hawryluk. Ponownie o sporcie jutro o poranku. Kronika sportowa. Polskie Radio.